Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Przypominam na początku, że regularnie prowadzę webinar z analizą rynku, z tym, co się na rynku dzieje, z newsami, z wyjaśnieniem, jak na to wszystko reagować. Myślę, że jest tam bardzo wartościowa wiedza, a przynajmniej takie opinie słyszę od Was. Także zachęcam Cię do wzięcia udziału w najbliższym webinarze. Link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem, także kliknij, zapisz się, zarezerwuj sobie miejsce i słyszymy się na nim już wkrótce. Witalik Buterin, ten pan po prawej, niezwykle piękny, jak widzicie. No ale wiecie, no, heroina robi swoje. Tak czy inaczej, Witalik Buterin ostatnio pisał parę tweetów, że nie ma już takiej opcji, żeby dzisiaj kryptowaluty rosły 1000 razy, tak jak w zeszłym roku Ethereum. Że to się po prostu już nie może wydarzyć, bo ten rynek jest zbyt popularny, że już większość wykształconych ludzi słyszała o blockchainie i tak dalej. Że to już nie jest taka mega ultra nisza. No i Justin Sun, twórca kryptowaluty Tron, swego czasu bardzo popularnej, bo miała mega ride. Ja pamiętam, kupowałem za 4 centy, a sprzedawałem chyba za 18, także w sumie miło było. Tak czy siak, Justin Sun mówi, że nie, że ja się tam nie zgadzam i że tam głupoty, że wszystko w przyszłości się stokenizuje i że świat pójdzie ogólnie w kryptowaluty. Że nie ma po prostu innej opcji, że tak musi być i że przez takich gigantów jak Apple, które jakby nie było wraz z innymi gigantami typu Facebook i tak dalej, pracują przecież nad swoimi kryptowalutami, wdrażają blockchain, że kapitalizacja rynku osiągnie pułap 10 bilionów. Także no, zobaczymy. Jest kłótnia, jest awantura i dobrze, niech dyskutują. Tak czy inaczej, no, ciężko przyjąć tu jedną stronę. Wydaje mi się, bardziej akurat w stronę Witalika bym poszedł, bo 1000-krotne wzrosty rzeczywiście na tym etapie nie będą łatwe. Ale też wydaje mi się, że którejś kryptowalucie mogą się zdarzyć. No bo przecież jak dziś wyjdzie jakiś projekt za 1 centa, no to jak on zyska popularność i będzie sensowny, no to w sumie czemu by nie? Zobaczymy. Zobaczymy za jakiś czas. Tak czy inaczej, no, cały czas coś się dzieje. Dzięki bardzo za wysłuchanie, obejrzenie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę i subskrybuj ten kanał. I pamiętaj, że pod tym nagraniem znajdziesz link do webinaru z analizą aktualnej sytuacji rynkowej, także możesz teraz sobie tam kliknąć i zarezerwować swoje miejsce. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Cześć.